finał. Srebro już co najmniej jest i to jest najważniejsze. I myślę, że pogubili się zawodnicy wracawcy ze swoim torem, bo chcieli go przygotować przeciwko nam. Na takim torze jeździmy. Po 13 biegu dostaliście, chciałem na chętnie za straszki ze strachu, ale to bez przesady. Nie, przestraszył się pan po 13 biegu trochę? Ja się nie przestraszyłem, po prostu Marcin wyjechał. Dobruś dostał zadanie. Po raz kolejny spłacił kredyt zaufania. Dostał zadanie, że ma pojechać. Jeśli się uda, przytał na środkę Marcena. Start był szybki. Rafał pojechał do góry, go podniosą na kole. Zrobił miejsce Liversenowi. Ten się w świetnie w lukę wpakował i było pozamieszane. Znaczy to, że nie było walki. Mówi się, że na twardych torach jest walka, a tutaj jak na lekarstwo. Biegi co prawda w kontakcie, ale tutaj naprawdę mijanek też wcale nie było. I się mówi, że my zabijamy sport, a tutaj też jest kicha totalna. Także szacun pełen dla nas teraz, proszę. Jesteśmy w finale. Wiem, że tam czeka na nas Unia Leszno i to jest zupełnie inna bajka. Ale nie stoimy na straconej pozycji. My nie mamy nic do stracenia. My po prostu będziemy dalej walczyć o złoto, tak jak w ubiegłym roku też z Toruniem walczyliśmy. Jak mówi trener, ważne, że dobrze skończyliśmy, kto jak zaczął jest nieistotne i tyle, bardzo, bardzo wszyscy równo pojechali dzisiaj, no i to jest najważniejsze. Jestem ciekaw, co czuje żużlowiec w takim momencie, kiedy startuje pan, podnosi panu lekko motocykl i wie pan, że stawką tego wyścigu może być finał. No i pan czuł to, że jest ok, że wywiezie pan Madsena, pan go widział kątem oka, jak to wyglądało? Widziałem, no dzisiaj całe zawody staraliśmy się, jeżeli ktoś już trochę się dopracował takiego motocykla, który pozwalał na walkę czy tam wygrywać i był zawodnik tego pewien, to można było coś kombinować, tak właśnie było w tym ostatnim wyścigu. Staraliśmy się, oprócz tego, żeby ktoś wygrał bieg, bo to były bardzo ważne punkty, to jak pójdzie, żeby, jeżeli będzie taka możliwość, żeby już przypieczętować temat i pozamykać sprawę, tak się udało, no. Nie jest to na to tylko zyskało i 5-1. Kiedy już dojechał pan do mety w końcu, w tym ostatnim swoim wyścigu, wiedział pan, że jest 5-1. Jak? No świetnie, cieszyliśmy się. Ja bardzo chciałem, żeby ten mecz, zresztą tak zakładaliśmy, żeby ten mecz minimum zremisować, żeby uciąć tutaj wszelkie spekulacje na temat tego protestu, którego ja zresztą nie pochwalam, bo... Znaczy nie pochwalam. No nie było, no nie jestem ani szczęśliwy z tego powodu, ani jakoś tam z drugiej strony się bardzo nie smucę, bo no jakoś to dawało nam taką zaliczkę. Ale trochę tak, że to nie było w tej sportowej walce i gdzieś tam jakoś regulaminowo, no to aż tak nie cieszy, więc dlatego chcieliśmy tutaj wygrać, minimum zremisować i to się udało, dlatego jestem podwójnie szczęśliwy. Na finał, na rewanż, pan przyjdzie z domu praktycznie kilka kroków. Jak jest jakiś ciężar gatunkowy dla pana podwójny tego meczu, jedzie pan na falu? Na pewno, oczywiście, że tak. No. Jestem w tej drużynie, bardzo się z tego dumny i że mam takich fantastycznych kibiców i dla nich też myślę ten medal, bo już trzeba powiedzieć, że srebrny jest. Cieszymy się z tego i cóż, jak na finał? No na finał mogę tylko obiecać, że przygotujemy się tak dobrze, na ile tylko będziemy mogli, ale czy to wystarczy, żeby pokonać Unię Leszno, no to zobaczymy, okaże się na dobre. Żadnych petard, żadnych ognisk, brak przemęczów. Bardzo proszę, więc dostosować się.